Tu podcast czytamy po rosyjsku, publikowany na platformie Sprawy Wschodu. W podcaście tym omawiamy medialne doniesienia z rosyjskojęzycznej prasy z minionego tygodnia. To wydanie 59, tydzień 10 roku 2022. Niestety wciąż trwa brutalny atak Rosji na Ukrainę. Dziś będziemy mówili m.in. o wątpliwościach co do ograniczeń w dostępie do serwisów internetowych w Rosji w ramach sankcji, konsekwencjach opuszczenia przez markę McDonald's rosyjskiego rynku restauracyjnego, ale nie tylko, i co być może zaskakujące, niechęci mieszkańców miasta Penza do języka angielskiego. Jak zwykle zachęcamy do komentatorskiej aktywności, gestów poparcia, pomysłów lub propozycji współpracy. Jesteśmy w YouTube, Spotify, Instagramie, mamy też swoją skromną witrynę sprawy wschodniej www.wordpress.com Przede wszystkim jednak zapraszamy do słuchania Bartosz Gołąbek i Marcin Strzyżewski Kłaniam się nisko, cześć Marcinie Dzień dobry, dzień dobry Państwu Jesteśmy ponownie, czytamy po rosyjsku To jest kolejne nasze wydanie Zgodnie z naszymi stałymi obyczajami, dwa teksty z rosyjskojęzycznej prasy czytamy wzajemnie z Marcinem Strzyżewskim. Czytamy sobie, najpierw czytamy dla siebie, następnie staramy się to omówić, tak żeby Państwo mieli też jakiś z tego intelektualny pożytek. Wierzymy, że tak jest. Bardzo dziękujemy za te sympatyczne też wpłaty, które wpływają sobie, choć czasy ciężkie, na. Nasz, do naszego portfeli kanabajkofitu. Mogą to Państwo zrobić w każdej, dowolnej chwili. Jeśli tam się coś uda, to my też będziemy oczywiście bardzo wdzięczni. To nas zawsze bardziej motywuje do pracy. Zaczynamy dzisiaj od czego? Od, drodzy Państwo, sytuacji internetowej. Powołam się na tekst, który. Został opublikowany, wydany przez taką um, organizację, która nazywa się Roskom Swoboda. E, tak, słyszą to Państwo na pewno dobrze: Roskom Nadzor, czy też jak twierdzi się dzisiaj w Rosji, Roskom Pazor. To jest swego rodzaju alter ego tej właśnie organizacji. Roskom Swoboda została założona po to, żeby no walczyć po prostu o wolny dostęp do internetu i do serwisów w Rosji. Meduza publikuje, czyli portal, który też Państwo dobrze wierzymy, znają z naszych omówień. Meduza publikuje całe oświadczenie rozkom swobody, które zostało 9 marca wydane właśnie w minionym tygodniu, a dotyczy ono, tutaj zaczynają się ciekawe rzeczy, dotyczy ono właśnie tych swobód, które w internecie jak doskonale wiemy od już ponad dwóch tygodni trwającej wojny w Ukrainie, którą Wypowiedział, w zasadzie nie wypowiadając, po prostu rozpoczął Władimir Putin ze swoimi wojskami. Ta swoboda w internecie została w Rosji oczywiście znacząco ograniczona, i te represje ze strony państwa rosyjskiego oczywiście są dosyć jasne, dosyć oczywiste. Dokładnie dzisiaj o północy rozpoczynający się 14 dzień marca znaczna część rosyjskich użytkowników na przykład takiego serwisu popularnego jakim jest Instagram no nie mogła się już do niego dostać o ile tylko nie wcześniej nie podjęła pewnych kroków technologicznych i na przykład nie zainstalowała sobie vpn i z niego nie korzysta w każdym moment... w słowu tak, to... się się są doniesienia, że VPN nie zawsze już Rosjanom pomaga. Otóż to, tak, tak. Zaczęły się właśnie już też takie doniesienia. Słusznie, że na to wskazujesz, bo faktycznie on nie zawsze i nie wszędzie działa, ale też były takie na początku doniesienia, że ten Instagram nie wszędzie się można by tak rzec, równo zablokował. No, to będzie oczywiście dynamiczna sytuacja. Dla rosyjskich użytkowników, dzięki wciąż dosyć dobrze działającej propagandzie telewizyjnej, Medialnej. Nie jest jednak jasne, drodzy Państwo, zwraca na to właśnie uwagę Roskom Swoboda, jak faktycznie wygląda ten proces odcinania od w zasadzie źródeł informacji we współczesnej Rosji. Na przykład, właśnie w tym przykładzie, jeśli byśmy się jeszcze na chwilę zatrzymali Instagramu. Znaczna część użytkowników może, jak twierdzi Roskom Swoboda, nie wiedzieć, że tak naprawdę to państwo rosyjskie ograniczyło dostęp, w zasadzie zablokowało dostęp do tego serwisu, a w obliczu bardzo intensywnych i, no, z wielokrotnionych w ostatnich 20 dniach, praktycznie nowych sankcjach, które wpływają na Rosję i na, Ros na Rosjan, no, można dojść także do wniosku, że to Instagram się wycofał z Rosji. I bardzo uważne śledzenie tego, jak media rosyjskie, współczesne, te współczesne wojenne, tak bym je określił, opowiadają tą historię, też będzie miało na pewno bardzo istotne znaczenie, na to, jaka będzie percepcja Rosjan w ogóle na temat tej wojny i tego, jak Zachód atakuje to, oczywiście, z cudzysłów, jak Zachód atakuje właśnie ten kraj, choćby nawet odcinając ich od Instagrama, jak to się wydarzyło zapowiedziane, co prawda, właśnie wczorajszej nocy, dzisiejszego poranka. Organizacja Roskom Swoboda prowadzona jest przez Artioma Kozliuka. I właśnie zwraca uwagę na to, aby sankcje ze strony IT, to znaczy tych, którzy mogą być usługodawcami dla Rosji, czyli na przykład dostawców też sygnału internetowego i usług sieciowych, nie uderzały w zwykłych obywateli, którzy w ten sposób tracą podwójnie na braku do dost dostępu do informacji. Z jednej strony atakuje. Internet państwo rosyjskie, z drugiej strony różny format sankcji, który jest wprowadzany teraz bardzo intensywnie. Takie działanie twierdzą autorzy oświadczenia. Um, i jeszcze do tego, oprócz Roskom Swobody, warto tutaj dodać, że dołączyli do tego świadczenia także aktywiści związani ze Stowarzyszeniem Ochrony Internetu. To są ludzie z Fundacji Nawalnego. Więc takie działanie może dać władzom Rosji jeszcze więcej argumentów ułatwiających ostateczne wyizolowanie runetu ze światowych łącz sieciowych. Booking, Coursera, Coinbase to są takie aplikacje, które same wcześniej zaprzestały świadczenia usług dla rosyjskich użytkowników. No i właśnie to może, to są oczywiście znane marki w świecie usług internetowych, ale też są takie duże korporacje jak na przykład. Kogent, która odłączyła swój serwis dla Rosji, i twierdzą ludzie z Roskom Swobody, za jej przykładem mogą pójść inni dostawcy usług, czyli tak naprawdę może nastąpić takie trochę, jakby to powiedzieć, collateral damage czyli taka strata przypadkowa, jeśli Państwo rosyjskie się za to nie zabiera, to dlaczego świat zachodni, tak określimy też tutaj umownie, atakuje Rosjan, którzy często, bo to jest warto, warto podkreślić, jednak próbują informować szerokich swoich audytoriów, szerokie swoje audytorium, bardzo często szerokie, o tym, że są przeciwni wojnie, że nie do końca się z nią zgadzają być może. Bardzo różne są oczywiście warstwy tej niezgody, od zupełnej ignorancji, obserwuję ją na co dzień patrząc do internetu rosyjskiego, po naprawdę bardzo gorące wystąpienia antywojenne, no, które oczywiście mogą być dostarczone do użytkowników końcowych, jeśli tylko ten internet będzie działał, to, to jest rzeczywiście prawda. Chcę jednak Państwa też uwagę zwrócić, zanim Marcinowi oddam głos, na dosyć, jakby to powiedzieć, no, Emocjonalnie postawioną kwestię tego, tego właśnie kontekstu. Otóż natknąłem się na takie Taki apel, który na apel wideo, który został skierowany do słynnej dziennikarki, youtuberki, także Ksenii Sobczak, wielokrotnie o niej tutaj już mówiliśmy. Ten apel został nagrany też przez bardzo znaną w środowisku internetowym ukraińskim. Tak przynajmniej wydaje mi się. Jej dostęp, przynajmniej do ważnych ludzi z życia publicznego Ukrainy, jest dosyć widoczny. Mam na myśli, Janinę Sokołową. To jest dziennikarka, publicystka, także aktorka z wykształcenia, i ona nagrała właśnie wideokorespondencję zwracając się do Ksenii Sobczak. Ksenia Sobczak opuściła Rosję, um, ale jak zwróciła na to uwagę, właśnie Sokołowa, niezbyt odważnie tak to można określić dosyć eufemistycznie, staje w walce przeciwko Putinowi i państwu rosyjskiemu, które napadło Ukrainę. Przyglądałem się temu, co robi Sobczak ostatnio. Rzeczywiście opublikowała dwa materiały. Jeden o emigrantach z Rosji, tej nowej fali wojennej, a drugi jest to wywiad z Glebem Pawłowskim. No rzeczywiście trudno się tam doszukać jakiegoś rodzaju no, takich ostrych sformułowań albo jakiegoś rodzaju nawoływania. Dlatego też interesujące jest to, co powiedziała Sokołowa. Ja chciałbym najpierw zacytować to w tłumaczeniu na język polski, a następnie chciałbym, żeby to Państwo wysłuchali w oryginale, oczywiście we fragmencie. Link do całości tej wypowiedzi jest w opisie do tego odcinka, więc kto ma z Państwa ochotę, proszę sobie zerknąć. Sokołowa mówi tak, ale jak to? YouTube walczy ze zwykłymi obywatelami, a teraz Sopczak wyłączyli monetyzację z YouTube, to przecież niesprawiedliwe. Jak to teraz? iPhone będzie taki drogi, nie ma netflixa, to przecież jest bezprawne. I Sokołowa mówi do Sobczak, zwracając się, no cytuję wprost: Słuchaj, ty kozo, to zwyczajnie haniebne, bydlęce zachowanie, wrzucać fotki z wygodnej kanapy, gdzie jakoby cierpisz, a nie korzystać z milionowego audytorium i możliwości, żeby wzruszyć ludzi, zebrać ich i wyjść w całej Rosji na protesty. To takie Uproszczone tłumaczenie z tego, co mówi Sokołowa. To, co teraz macie, zrobiliście sobie sami, milcząc, dając możliwość waszemu Karłowi, to oczywiście mowa o Putinie, prowadzić wojnę na terytorium mojego kraju i zabijać moich współbywateli, i mordować waszych też żołnierzy. Posłuchajmy tego fragmentu w oryginale, emocjonalna wypowiedź Janiny Sokołowej, która zwraca się do, no można by rzec, koleżanki po fachu, Ksenii Sobczak. Zakładam, że być może nawet się osobiście ich drogi gdzieś przecięły, znają się, no ale to naprawdę jest dosyć interesujące, jak to dzisiaj ta relacja wojenna oczywiście wygląda. Posłuchajmy. как так YouTube взял и ополчился на простых граждан? Теперь у нее не будет возможности получить монетизацию из YouTube. Как так? Вообще это несправедливо. Как так? Теперь iPhone будет стоить 70 тысяч гривен, его невозможно будет достать. Как так? На Netflix невозможно будет посмотреть сериал Эмили Империс. Вообще это просто незаконно, это геноцид. Слушай, ты, коза. Это просто мелко, по-скотски и сидеть на диване, постить фоточки, где ты в страданиях, на фоне того, что у тебя миллионы аудиторий, возможность всех людей собрать и выйти по всей России 140 миллионов жителей на протесты. Все, что вы сейчас имеете, сделали вы сами. Вы сами Molcze daje możliwość waszemu karliku, a wojnę na terytorii mojej strony, ubywa moich grażan i ubywa waszych wojennych. No więc, tak, ten temat jeszcze będzie wracał, i myślę, że będziemy świadkami rzeczywiście stopniowego odcinania Rosjan od różnych serwisów, nie tylko tych, które mają pochodzenie amerykańskie, jak ty, Marcinie, no to patrzysz. Tutaj poruszyłeś kilka różnych ciekawych wątków. Ja bym zaczął od tego, że faktycznie w internecie często i chętnie ludzie się śmieją z tego odcięcia Instagrama i z rozpaczy wybranych celebrytów, ludzi zajmujących się tym Instagramem profesjonalnie. I tutaj jasny ja sobie zdaję sprawę, że zawód powiedzmy pielęgniarki, lekarza, nie wiem. Kierowcy ciężarówki jest na wiele sposobów, można by powiedzieć, ważniejszy niż zawód człowieka, który żyje tylko i wyłącznie z publikowania fotografii na Instagramie, pokazując tam, co zjadł i jak wygląda w stroju kąpielowym. Natomiast wydaje mi się, że nie powinniśmy się tak do końca i tylko i wyłącznie z tego śmiać, z tego względu, że faktycznie to był biznes. Na tym ludzie zarabiali na różne sposoby, bo zarówno jeśli ktoś publikował takie fotografie, no to ktoś za to płacił. Jakaś marka się na tym promowała i no skoro to robili, decydowali się na to, no to należy jednak założyć, że też na tym zarabiali. Zarabiali na tym fotografowie, zarabiali na tym ludzie, którzy później stawali się klientami tych bogatych, rosyjskich instagramerów, którzy skoro zarobili pieniądze, to na co się wydali. To nie jest w tej chwili największa. Hmm, strata dla rosyjskiej gospodarki są większe, ale ja bym tutaj faktycznie nie bagatelizował tego. Z drugiej strony kolejny wątek, który ciekawy poruszyłeś, to wypowiedź faktycznie koleżanki Ksenii Sobszak o tym, że sami sobie to zrobiliście. I to jest bardzo ważna przestroga i chyba najważniejsza lekcja z całej tej sytuacji dla świata. To znaczy tak, nie Będę tutaj mówił, że wszyscy Rosjanie są tak samo winni tej sytuacji, bo oczywistym jest, że kierownictwo Federacji Rosyjskiej podnosi te winę najbardziej bezpośrednio. Ci, którzy ich wspierali, na nich głosowali, członkowie partii Jedinej Rosji, policjanci rosyjscy, którzy tłumili protesty, są w drugim rzędzie odpowiedzialnych. Natomiast gdzieś w tym wszystkim faktycznie przez no, dwa dziesięciolecia widzieliśmy, do czego to wszystko zmierza. No, choćby tu nieraz z tobą rozmawialiśmy o tym, czym to wszystko pachnie. Mówili o tym artyści, mówili o tym protestujący, mówili o tym stand mówili o tym tłumy ludzi i ostatecznie Rosja jako kraj, jako społeczeństwo wyhodowało kolejnego, no wszyscy wiemy, kolejnego kogo. Trzeci wątek, który tutaj faktycznie jest ciekawy, to to, co wspomniałeś o tym, że te panie gdzieś tam po drodze mogły się spotkać. To też nie jest myśl nowa w tym programie, ale faktycznie dalej mnie absolutnie przeraża, że ta wojna toczy się pomiędzy krajami, które były sobie tak bliskie, które tak niedawno w zasadzie były jednym państwem, które poprzednią dużą wojnę toczyły razem. Wspólnie w ogóle nie było jakiegoś rozróżnienia. Żołnierze spod Charkowa, z Kijowa, z Odesy, z, z, no z całego szeregu różnych ukraińskich i rosyjskich miast walczyli razem w tych samych pułkach, plutonach, batalionach, i oni teraz walczą przeciwko sobie. Rosyjska armia bombarduje rosyjskojęzycznych Charków. To jest absolutnie wciąż w tej całej sytuacji. Przerażające. I tak jeszcze na koniec powiem: w zasadzie w tej chwili mamy do czynienia z dużym testem na człowieczeństwo, w tym celebrytów, dziennikarzy, artystów. Jeśli ktoś ma szansę coś zrobić dobrego, i to może być mówienie, to może być wpłacanie pieniędzy, to może być po prostu protestowanie przeciwko, nawet po prostu deklarowanie się po właściwej stronie. To wydaje mi się, że powinniśmy oczekiwać od ludzi, żeby wprost powiedzieli: jesteśmy przeciwko agresji Rosji na Ukrainę. My jesteśmy, i wydaje się, że to jest takie minimum, które. Po prostu można się spodziewać. Więc fa faktycznie to jest bardzo interesująca kwestia i bardzo słusznie zwracasz uwagę, że nie należy tego bagatelizować. Ja słyszałem wiele takich kpin, że przecież instagramerki rosyjskie nie e, złożą się w jakiś, właśnie, batalion, żeby atakować Kreml, w związku z tym, że im odcięto dostęp do mm, sieci, y, a w zasadzie do ich. Y, Miejsca pracy, niestety, tak to też trzeba chyba dzisiaj sformułować, bo to fakt, ale tam było bardzo dużo takich inicjatyw, też które no rzeczywiście znakomicie znalazły sobie miejsce do funkcjonowania. Od właśnie kwiaciarni, różnego rodzaju tak jak powiedziałeś, fotografów, ale dużo, dużo więcej, dużo, dużo szerzej. Ja sam pamiętam z Petersburga taką, miałem okoliczność, nawet mnie to rozbawiło co nieco, bo byłem, zajrzałem w biegu idąc po prostu w którychś zaułków Petersburga, w, wdepnąłem do, takiej, do takiego baru, w którym, powiedzielibyśmy, po polsku, że to jest barske babem, a tam w Petersburgu to jest oczywiście szawierma. I słuchaj, i tam można było zjeść za darmo w tym barze. To był rok 2019. Jeśli się wykazało, że ma się tysiąc obserwujących na Instagramie, i do tego oczywiście otagowało się ten, tą swoją konsumpcję w tym, w tym barze. Co, że podało się na fotografii czy w relacji, że właśnie jesteś tu i tu, jesz super szawermę, ale to powyżej tysiąca obserwujących, co w realiach rosyjskich, nawet i w polskich realiach wydaje się, nie jest takie super trudne do osiągnięcia, jednakże rzeczywiście to napędzało wiele, wiele różnego rodzaju ciekawych inicjatyw i ta pomysłowość tutaj była duża. No, trzeba sobie też jasno powiedzieć, że Rosjanie nie wynaleźli niczego alternatywnego wobec Instagrama Przynajmniej na taką skalę, która by to oczywiście przejęła to zainteresowanie funkcjonalnością tego produktu firmy Meta. I jeszcze jedna kwestia, o której powiedziałeś, wydaje się też super interesująca, i bo ja bym ją poddał dyskusji jakiejś takiej naszej, przynajmniej refleksji, bo powiedziałeś, że. Że walczyli ze sobą rzeczywiście, walczą ze sobą teraz przeciwko sobie, mówiąc precyzyjnie, a ten wcześniej walczyli wraz, ramię w ramię w ramie, przeciwko najeźdźcy, ale to był zupełnie inny świat, zupełnie inna sytuacja. Tak sobie to teraz uzmysłowiłem, że przecież Ukraina, i patrzyłem sobie też na to, co akurat ja. Na Instagramie Spraw Wschodu udostępniłem tam jest taka grafika, która pochodzi z portalu Doxa, albo raczej z Gazety DOKsa tej studenckiej, i oni pokazują tam bardzo wyraźnie, jaki jest potok migracji uchodźczej czy relokacyjnej w tym momencie, tak byśmy mogli powiedzieć nawet w kierunku zachodnim i w kierunku wschodnim. Władimir Putin, przypomnijmy, jego propaganda uważają, że wyzwalają Ukrainę od nacjonalistów, którzy są inspirowani przez Zachód. Przez Amerykę, w tym także przez Polskę, przez NATO rzecz jasna. I no, to wyzwolenie powinno oczywiście skutkować odpowiednimi też reakcjami tego społeczeństwa. Wiemy doskonale, że nic się takiego nie dzieje, co można byłoby określić serdecznym powitaniem rosyjskich wojsk na ziemiach ukraińskich, wręcz przeciwnie, ale także informacyjnie to jest bardzo interesujące, jakie są te potoki migracyjne właśnie milion. Ponad 1,5 miliona, 1,7 miliona obywateli Ukrainy dostało się już do Polski. W sumie ta grafika też pokazuje tą, ten całokształt. Generalnie wszyscy, niemalże, niemalże wszyscy, za wyłączeniem kilku, tam może dziesięciu tysięcy, Rosjanie chyba nie są w stanie podać prawdziwej cyfry w tych realiach. W każdym razie ilość osób, czy też liczba, przepraszam, osób, nie ilość, tylko oczywiście, że liczba, osób, które uciekają przed nazistami do Rosji dzisiaj z Ukrainy, no jest naprawdę w porównaniu z tymi cyframi, które widać w skali tutaj europejskiej, mówimy o Polsce przede wszystkim, bo to jest rzeczywiście największe miejsce docelowego przynajmniej czasowego pobytu lub dłuższego, zobaczymy jak będzie się to układało. Rumunia, rzecz jasna, Niemcy, Austria i dalej ewentualnie jeszcze. No to wszystko rzeczywiście ma też pewnego rodzaju wymiar kulturowy. I to, co powiedziałeś, wracam, zamykam ten wątek właściwie. No jednak, to są chyba już zupełnie inne światy, także wydaje mi się w tym, w tym kulturowym wymiarze. I zasłanianie się tym, tą koncepcją braterstwa, no już od 24 lutego wydaje się, że przynajmniej od tego momentu zaczęło być czymś um, pase, po prostu. A być może już wcześniej nawet coś takiego można było zaobserwować, chociaż albo zamykaliśmy na to, czy albo z całą pewnością nie, wzią, nie wzięli tego pod uwagę najeźdźcy rosyjscy. No Zdecydowanie myślę, że to już zostało w przeszłości Ta, tamto braterstwo, ale ono już w 2014 przeżyło bardzo potężne. Potężny kryzys i wydaje się, że miną pokolenia, zanim coś się faktycznie tutaj uda odbudować. No, niestety. Tak to wygląda dzisiaj. Drugi temat, który mnie zafrapował, zainteresował, on dotyczy też kilku kwestii. To są teraz rzeczy, które no, kaskadowo się układają w pewnego rodzaju takie labirynty wątków. Sięgnąłem sobie do. Tekstów do, do źródeł, które oczywiście że są po rosyjsku, ale akurat pochodzą spoza strefy ukraińskiej i rosyjskiej, dla odmiany, ale sięgnąłem do południowego Kaukazu, do Armenii dokładnie. Na fali tej migracyjnej nowej, wiemy z całą pewnością i to bardzo było eksponowane ostatnio, także tu w Polsce, jest to interesujące dla nas dowiedzieć się, że sporo Rosjan, którzy opuścili swój kraj w tym momencie, niektórzy twierdzą, że czasowo, niektórzy być może na dłużej, ci, którzy przynajmniej zmartwili się sytuacją, która zaczęła nabrzmiewać od właśnie 24 lutego, czyli od uderzenia. Putina na Ukrainę. Oni migrują, oczywiście, i pierwszym takim naturalnym ruchem to było dostanie się do miejsc, które oferują pobyt, czy też dostanie się właśnie tam bez wizy. Należy do tych krajów. Gruzja i o niej myślałem, to jest ten kraj, który też i w Polsce jest znany, popularny, lubiany. Rzeczywiście także sporo mm, intelektualistów rosyjskich, którzy do tej pory nie zakładali emigracji, dostało się w obliczu początka, w początku wojny właśnie do Gruzji. Ale ciekawe też jest to, co dzieje się w Armenii pod tym względem. Przypomnę państwu tym którzy może troszkę słabiej pamiętają mapę tego regionu, że akurat Gruzja sąsiaduje bezpośrednio z Federacją Rosyjską, więc to jest taki dosyć naturalny wybór Tbilisi na przykład, a Armenia jednak nie. Z tym że relacje między Gruzją a Rosją, a relacje choćby Armenii właśnie i Rosji, no to są zupełnie dwa światy. Nie będę już oczywiście przypominał tego, że Putin osobiście też próbował pognębić, i zresztą zrobił to nie tak skutecznie oczywiście, jak zakładał, Gruzję w 2008 roku. Putin jako premier ówczesny, a Armenia to jest troszeczkę inna strona medalu za kaukaskie państwo, które no, siłą swojej historii, siłą pewnego rodzaju też takiej, takiej no, specyficznej sytuacji, w jakiej się sama Armenia znajduje, no, dosyć intensywnie z Rosją współpracuje. I okazuje się też, że w obliczu tej tego migracyjnego potoku Rywan również jest jednym z ciekawszych punktów docelowych w tej specyficznej migracji. Dlaczego mówię, że to jest emigracja specyficzna? Przysłuchiwałem się takiej ulicznej sądzie, którą robiła pani redaktor z, ormiańskiej, z ormiańskiego kanału. Telewizyjnego, ona była przeprowadzona po rosyjsku, ponieważ ona dopytywała się u gości rosyjskojęzycznych przede wszystkim skąd są, jak dostali się, jak planują długo być, ile płacą za wynajmowane lokale. I spora grupa z tych osób, które były pytane na ulicach stolicy Armenii, Rywania. Mówiła, że to są no, turystyczne wypady, że to są dwa tygodnie. Niektórzy tylko przyznawali się, i to była i Białoruś, i Rosja w tym, w tym wymiarze, i niektórzy tylko przyznawali się, że być może dłużej. I uderzające było w tym wszystkim to, że oni byli bardzo ostrożni w formułowaniu jakichkolwiek myśli i sprawiali wrażenie, że przyjechali tutaj do Rywania, żeby. No, trochę odetchnąć przed jakiegoś rodzaju napięciem, które w Rosji się wytworzyło, oczywiście związanym z, z wojną, o której nie wolno publicznie przecież mówić w ten sposób w Rosji, i w poszukiwaniu jakiegoś rodzaju bezpieczeństwa, komfortu, być może nawet, którego teraz Rosja no, po prostu nie daje, nie gwarantuje. Po prostu jest tak wysokie napięcie społeczne, które no, będzie rezonowało jeszcze bardzo długo. I to jest zastanawiające. Ale do czego zmierzam? Te osoby, które do Rosji, z Rosji przybywają do Armenii, właśnie jak wiemy doskonale mają możliwość, a może nie doskonale wiemy, ale na pewno tak jest, że mają możliwość Dodatkowego takiego elementu wsparcia, który w innych krajach jest niemożliwy, jeśli chodzi o posługiwanie się swoimi finansami. Otóż w Armenii funkcjonują karty projektu, albo raczej linii MIR, którą wymyślili Rosjanie, żeby była alternatywą dla systemu Mastercard i Visa. I te karty MIR rzeczywiście umożliwiają po prostu no, w miarę swobodne funkcjonowanie ze swoim kontem i ze swoimi finansami, właśnie na terytorium niektórych krajów. Do nich należy właśnie Armenia, Kazachstan, Wietnam, Tadżykistan, Turcja i Kirgistan. Słyszą Państwo, że to nie są być może jakieś, jakieś, że to nie jest bardzo duży wachlarz miejsc. Warto jednak powiedzieć, że rzeczywiście w większości tych przypadków tych krajów, do tych krajów Rosjanie mogą się dostać bez wizy, to po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście nawet jeśli nie działa system Mastercard i Visa dla nich w ich, w ich usługach bankowych, to mają karty MIR. I teraz. Ukraina zwróciła się właśnie do centralnych banków, w tym także Armenii właśnie, o której mówię, aby zablokować karty Mir, które pozostają właściwie jedynym teraz dla wielu Rosjan plastikowym pieniądzem, z którego mogą korzystać poza granicami swojego kraju, czyli poza Rosją. No, i jest to ważne, bo Armenia to jest interesujący, oczywiście, bardzo wątek. Rzeczywiście stała się jednym z ważnych węzłów, do którego docierają ci migranci rosyjscy, na dłużej czy na krócej. Wiemy na pewno, że spora grupa ludzi związanych ze z sferą IT, czyli ludzi, którzy mogą pracować zdalnie, też do Rywania dotarli. Oczywiście to też wprowadziło pewnego rodzaju zaburzenie, zachwianie takie specyficzne rynku, na przykład, wynajmu w tym mieście. Podnosząc oczywiście ceny, bo to jest super okazja, żeby troszeczkę też zarobić na tej, na tej, na tej chwili. No i Rywań rzeczywiście tutaj trochę ma też skomplikowaną sytuację z punktu widzenia takiego strategicznego. Już wyjaśniam o co chodzi. Wczoraj właśnie został tam zaprzysiężony i wstąpił na urząd nowy prezydent Wagn Hacza który zastąpił prezydenta Sarksjana, który zrezygnował z tej funkcji, nie zgadzał się z premierem Nikolem Paszynianem. I Armenia balansuje teraz, bo z jednej strony, punkt A, w dużej mierze zależna jest od rosyjskiego biznesu i rosyjskiej ochrony także. Fizycznej, tak naprawdę, militarnej. I sporo Ormian też oczywiście pracowało w Rosji, i ten system ekonomiczny rosyjski, który się kruszy, też na nich na pewno będzie mocno wpływał. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, u boku Armenii rośnie coraz silniej rewanżystowski i wzmocniony ubiegłoroczną operacją Azerbejdżan. Mówimy oczywiście o Arcachu, czyli o górskim Karabachu. Zresztą powiedzmy to też, że wówczas Azerowie, odrywając fragment Arcachu od Ormian, od Armenii, no, korzystali też dosyć sprawnie z bajraktarów, które robią karierę. Zawrotną nad Ukrainą, zwalczając rosyjskie wojsko. No więc, czy zatem Ormianie staną się dla Rosji zastępczą wyspą do prowadzenia biznesu, do bycia tam? No a jeśli tak, to za jaką cenę? To są pytania, które będziemy pewnie sobie stawiać. No i rzeczywiście, coraz więcej informacji można przeczytać o tym, że Azerowie też zaczynają napinać strunę związaną z. Odzyskaniem wpływu w Górskim Karabachu, no bo już furtka została otwarta przez Putina i w zasadzie bliźniaczo mogą operować. Z tym, że no tutaj mamy specyficzną sytuację, taką z punktu widzenia takiego geostrategicznego, można by rzec. To jest bardzo ciekawe, że w zasadzie Władimir Putin zrobił nam tutaj lekcję historii i faktycznie będziemy za, za wiele lat uczyć się o. Fali emigracji. Tak jak dawniej sobie czytaliśmy o emigrantach polskich po powstaniach i tego typu, czy o fali emigracji białych po wojnie domowej w Rosji. I tu chciałbym Państwu uzmysłowić, że ta fala emigracji i ta emigracja, o której my za wiele lat się będziemy, czy raczej nasze dzieci i wnuki będą się uczyć za wiele lat historii, to będzie większe zjawisko niż tylko emigracja ta bezpośrednio wojenna, myślę, że spokojnie będzie można to nazwać emigracją putinowską, ponieważ tutaj mam przed oczami taki raport jeszcze z 2021 roku na portalu taki jest, nazwijmy to projekt dziennikarski śledczy, jeśli być, być tocznym, czyli jeśli być dokładnym. I tutaj dziennikarze zrobili takie duże podsumowanie, z którego wyniknęło, że w ciągu 20 lat pomiędzy rokiem 2000 i 2020 z Rosji wyemigrowało 4 do 5 milionów ludzi. To jest dość, powiedziałbym, spora liczba. Jeśli mi Państwo dacie sekundkę, to nawet policzę, jaki to jest. To jest w ogóle ciekawe, bo tu mamy dość dużo danych dotyczących mm, dotyczących przyczyn emigracji, dotyczących czasu emigracji, to jest około 3,5% ludności, nie Nie brzmi to dramatycznie, ale no to jest od 4 do 5 dużych miast w ciągu 20 lat, a w tej chwili tak jak mówisz, to jest ta Armenia i Gruzja to jest jeden z kierunków. W tej chwili z Rosji ucieka bardzo wiele osób, przy czym w dużej mierze to są ludzie, nazwijmy to wartościowi z punktu widzenia gospodarki. Otóż to. Specjaliści, ludzie znający język, ludzie z dobrym fachem, różnego rodzaju celebryci, ludzie znani, ludzie bogaci, przedsiębiorcy, ci, których na to stać, ci, którzy się w tej Rzeczywistości zagranicznej odnajdą, a najczęściej to oznacza po prostu ludzi posiadających dobrą profesję i znajomość języków, czyli no cenni z punktu widzenia współczesnej gospodarki. Tymczasem tutaj, właśnie w tej perspektywie historycznej, najlepiej to wyglądało w latach 2006-2011, wtedy uspokoiła się ta migracja, podejrzewam, jeszcze z czasów Nazwijmy to historycznych, związana z kłopotami i przemianami lat 90., związana z przestępczością, z wojnami w Czeczeniu. Więc pomiędzy rokiem 2006 i 2011 ludziom musiało się wydawać, że jest lepiej. Natomiast później tutaj autorzy badania mówią, że po od 200 do 300 tysięcy ludzi rocznie wyjeżdżało z Rosji na stałe. I wśród przyczyn, ci emigranci wymieniali przyczyn przejazdu, przenoszenia się do innych krajów, wymieniali od góry, od najpopularniejszych takie przyczyny jak bezpieczeństwo, chęć zdobycia nowego doświadczenia, sytuacja polityczna, stabilność, dbanie o przyszłość dzieci, poziom tolerancji w społeczeństwie. Sposób, w jaki zachowują się ludzie. Możliwość zdobycia paszportu innego kraju, choć wydaje się, że to jest przyczyna, która trzeba by zadać pytanie, po co komuś paszport innego kraju? I to są te przyczyny, które czytamy kolejne i wcześniejsze. Możliwość podróżowania materialny stan dobrobytu w kraju, klimat, sytuacja ekologiczna, infrastruktura, lepsze perspektywy pracy, jakość medycyny, poziom, wsparcia socjalnego. Także no widzimy, że tutaj te przyczyny związane po prostu z jakością życia zarówno gospodarczą jak i polityczną są zauważalne. No ciężko się tutaj dziwić, że faktycznie, można się było w Rosji ostatnich 10-12 lat dopatrywać tego typu przyczyn migracji. No tu widzimy potwierdzenie, że faktycznie po prostu ludzie chcieli z tego kraju z różnych powodów uciekać. I tak jak mówiliśmy przed chwilą, że to, co obserwujemy teraz, było zapowiadane. Było, były liczne ostrzeżenia, które pokazywały nam, że Rosja jest krajem powoli opadającym w stronę tego autorytarnego, no, autorytarnego szaleństwa, mówiąc wprost. I nie dziwi, że ludzie widząc to po prostu decydowali się wyjeżdżać. A teraz podejrzewam, że ten rok 2022 może się okazać rekordowym. Trudno tutaj mówić, czy to będzie 400 tysięcy, czy milion ludzi, czy. Czy więcej? Trudno, nie będziemy tutaj się bawić w proroków, ale jeśli w przedwojennych czasach 250-300 tysięcy ludzi rocznie opuszczało Rosję, to no, istnieje według mnie prawdopodobieństwo, że w tym roku ta liczba będzie wyższa. No, więcej pewnie, bo. Może się okazać, że faktycznie ten ruch będzie jeszcze bardziej intensywny. W ogóle to jest niezwykły paradoks, który, który obserwujemy teraz, że Władimir Putin wyrzuca z domów Ukraińców w zasadzie, zmuszając ich do ucieczki, do migracji, do ewakuacji ze swoich domostw, niszczy im je, morduje ich też rzeczywiście po drodze bezwzględnie. To jest jedna rzecz. Od kilku dobrych lat naciska na swoje społeczeństwo w taki sposób, że nie wszyscy są w stanie się w nim zmieścić. Teraz, oczywiście, ta migracja jest już, powiedziałbym, no, taka niezwykle koniunkturalna, bo ona oznacza, że ci, którzy się nie już całkowicie nie mieszczą w tak zwanej tak, tej operacji Z, którą prowadzą, Media, którą prowadzą instytucje publiczne, budżet rosyjski cały jest na to nakierowany. No to oni teraz oczywiście szukają sobie wygodnych gdzieś lądowisk, zapasną aerodrom, można tak to nazwać. No i tutaj też jest ciekawostką taką pewnie to, że właśnie ta branża IT jest taka. Jakby to powiedzieć elegancko, no niespecjalnie moralnie dobrze ustawiono. No oni wiadomo, mogą pracować zewsząd z całego świata, ale dlaczego teraz? I czy są w stanie? No, oczywiście, że nie wszyscy, nie, nie generalizujmy, ale jakaś ich część na pewno mogłoby też wesprzeć działania antywojenne. Rozumiem też, że będą to robili być może spoza granic Federacji Rosyjskiej, będą przez to skuteczniejsi, ale faktem jest też, że przecież ostatnie dobre dwa lata pandemii wykreowały sporą grupę, Właśnie takich zdalnie pracujących, uczących się tego, tej zdalnej pracy i właściwie no ten odpływ słusznie zwrócić uwagę umysłów z Rosji będzie absolutnie bez precedensów w dziejach tego kraju i w ogóle wydaje mi się nawet, że kultury. To będzie coś, co można będzie brać pod lupę bardzo, bardzo intensywnie i zastanawiać się, jak to faktycznie wygląda. Ekonomiści wybitni, których ostatnio słucham, i którzy dają rady swoim współobywatelom, co robić. W tej sytuacji trudnej dla Rosji. Oczywiście, tu proporcją garde. Ukraina jest w ogniu, tam umierają ludzie, a Rosjanie mają trudno na razie, tak to powiedzmy. Więc Konstantyn Sonin, Mowczan, Gurijew, oni mówią, co robić? jak tylko możecie wymieńcie ruble na cokolwiek co jest walutą która jest przypominającą walutę zachodnią i uciekajcie z kraju oni to im mówią po prostu nie zostawajcie w tym miejscu bo tam będzie tylko gorzej teraz to jest ich przekaz jest taka też ciekawostka ostatnia rzecz w tym kontekście Widziałem taką, taki, taką rozmowę Natalia Sindiejewa, szefowa tele, telekanału Dość, które, który został też zamknięty, znaczy oni zawiesili swoją działalność, rozpierzchła się redakcja też po świecie, trochę po Rosji zapewne. Ona przeprowadziła rozmowę i jest to ona do obejrzenia na jej kanale Sindiejewa z Jewginiem Czczwarkinem, biznesmenem, milionerem rosyjskim. Który zwrócił uwagę na ciekawą rzecz, bo mówi, że akurat ta diaspora białoruska i ukraińska, do tej pory przynajmniej dowojenna, trzymała się dosyć ściśle razem. No oczywiście tam z wyjątkami, wiadomo, że to jest takie uproszczenie, ale za to rosyjska. Przynajmniej z jego punktu widzenia, on jest w Wielkiej Brytanii, no w ogóle nie miała spójnego charakteru, nie była w ogóle z niczym zjednoczona. Być może teraz powstanie coś takiego, że jakaś część Rosjan emigrujących i już będących poza granicami Federacji Rosyjskiej po prostu znajdzie jakiś ideowy korpus, w którym będzie antywojenna po prostu postawa. Miejmy taką nadzieję, a teraz chyba jest czas, żebyśmy przeszli do moich tematów. I będziemy kontynuowali jak najbardziej dokładnie te same tematy, bo pierwszy materiał z fontanki petersburskiej będzie dotyczył reportażu z ostatniego dnia działalności McDonald'ów Petersburskich. Jak się okazuje, nie do końca jest to ostatni dzień, chociaż tutaj panuje pewien chaos. Faktycznie reporterka Fontanki przeszła się wieczorem po Petersburgu, żeby zobaczyć kolejki do mcdonaldowych kas tam faktycznie popyt był w, w, no w, w znacznie większy niż codzienny w aplikacjach mobilnych także tych związanych z dowozem jedzenia widać było zwiększenie popytu w trakcie tego wieczora kończyły się niektóre dania a tłumy no nie były tak liczne jak widzimy na zdjęciach jak na przełomie lat 80. i 90., kiedy w Moskwie otwierał się pierwszy McDonald's w Związku Radzieckim, no ale jednak były duże. Dlaczego mówię o tym, że nie do końca to jest prawda, że to był ostatni dzień? Otóż mamy pewne doniesienia z różnych zakątków Rosji, zgodnie z którymi faktycznie jeszcze dzisiaj Teoretycznie wczoraj był ostatni dzień, ale jeszcze dzisiaj niektóre z tych McDonald'ów się otworzyły, przy czym przynajmniej w części z nich menu było ograniczone i na przykład były dostępne hamburgery, ale z bułkami z poprzedniego dnia co wskazywało na to, że faktycznie dostaw nie było, natomiast gdzieś się pojawiła informacja w jednym z tych McDonald'ów, od pracownika, że jeszcze dostawy jakieś się mają pojawić, tutaj zrzuciłbym to na karp chaosu. Bo faktycznie mówimy tutaj o zamknięciu no bardzo, bardzo dużej organizacji, w Rosji, tak jak mówiłem, pierwszy McDonald's otwierał się już, no, te około 30 lat temu. To jest kawał historii tej firmy. Tej firmy, która była w zasadzie symbolem Stanów Zjednoczonych, i jako właśnie taki symbol stała się także bardzo popularna w Rosji, ponieważ w pewnym momencie stało się to, no, tak jak i w Polsce, pewnego rodzaju symbolem otwarcia się na świat, ale. Już w tej chwili te pokolenia Rosjan, które zupełnie tego zamkniętego na świat Związku Radzieckiego nie pamiętają, także, także bardzo po prostu McDonalda lubią. To była popularna sieć w tym kraju. Według oficjalnych informacji tej firmy. Ponad 850 restauracji McDonalda znajdowało się w 62 regionach Federacji Rosyjskiej, i codziennie były te miejsca odwiedzane przez milion 800 000 klientów. Dziennie. No to są spore liczby. W czasie 30 lat mieli obsłużyć ponad 6 miliardów gości w tych restauracjach. I to wszystko się kończy. I to, że to się wszystko kończy, oznacza pewne mm, dość poważne konsekwencje dla gospodarki Federacji Rosyjskiej. Wiemy w, w, z tych informacji, które oczywiście... Zobaczymy w praktyce, na ile się potwierdzą, że 65 tysięcy ponad pracowników McDonalda nie ma zostać porzuconych z dnia na dzień i mają otrzymywać wynagrodzenie, pomimo że restauracje będą zamknięte. Przy czym oczywiście należy się spodziewać, że po pierwsze nie będzie to wynagrodzenie pełne, Wiemy, że bardzo często wynagrodzenie jest dzielone na systemy premiowe, prowizyjne. Pamiętajmy, że pracownicy McDonalda to nie są tylko bezpośrednio sprzedawcy, choć oni także często w fast foodach, nie mam dokładnych informacji jak to wyglądało. W rosyjskiej sieci, ale często są wynagradzani na przykład za sprzedawanie zestawów powiększonych, za namawianie ludzi do tego, żeby składali dodatkowe zamówienia, zamawiali więcej, więc możemy się spodziewać, że wszelkiego typu dodatki motywacyjne zostaną tutaj ucięte. A mówimy o ludziach, no jednak, pracownicy fast foodów, ci niscy rangą, to raczej nie są ludzie zarabiający dużo, więc jeśli menu. Stracą jakąś część swojej wypłaty, to mogą mieć problemy, zwłaszcza w sytuacji galopujących cen. Dodatkowo jednak trzeba pamiętać, że McDonald's to jest także kadra zarządzająca marketing, graficy, specjaliści od HR-u, od księgowości itd. To jest także utrata miejsc pracy wysoko opłacanych, a to wciąż nie jest koniec. Tutaj ja już u siebie na YouTube o tym wspominałem, akurat w przypadku McDonalda, ale tu mam dokładniejsze liczby, że przecież taka sieć właśnie, prawie 2 miliony klientów dziennie to jest ogromna liczba towarów, które trzeba McDonaldowi dostarczyć i to tym zajmują się zewnętrzni partnerzy. Którzy dostarczają opakowania papierowe, rurki do napojów, zajmują się transportem, dostawą ziemniaków na frytki oleju i można by tak długo wymieniać i warzyw, i mięsa. No, cała masa produktów i na stronie McDonalda możemy znaleźć bardziej dokładne liczby. Tutaj mowa jest o ponad 100 tysiącach miejsc pracy wśród właśnie tych firm dostarczających. Różnego typu potrzebne do McDonald'owi do działania y, towarów, czyli mówimy już nie o ponad 65 tysiącach miejsc pracy, tylko o 165 tysiącach. I nawet mniej niż połowa z nich to są pracownicy bezpośrednio McDonalda, którzy mogą w tej sytuacji liczyć na jakieś czasowe, prawdopodobnie niepełne, ale wsparcie finansowe, a ludzie, którzy dostarczali właśnie no, chociażby te papierowe kubeczki McDonald'owi, będą mieli w tej chwili także kłopoty. Duża część tych towarów była produkcji rosyjskiej. Jeśli nie były produkcji rosyjskiej, to ktoś się musiał przechowywać w magazynach, przewozić, przenosić. To wszystko są miejsca pracy, które w tej chwili po prostu przynajmniej tymczasowo z Rosji znikają. Dodajmy tutaj, że w Moskwie samej mieliśmy około 250 McDonaldów i pojawił się już pomysł ze strony mera Moskwy, żeby przeznaczyć 500 milionów rubli na zastąpienie McDonaldów jakimiś innymi zakładami tak zwanego obsiepita, czyli, czyli jakimiś restauracjami. 500 Tysięcy rubli, tak, dobrze mówię? Czy 500 milionów, przepraszam? 500 milionów rubli, no to jest dość pokaźna kwota. Niemniej jednak, to jest też, pamiętajmy, kwota, która po pierwsze cały czas staje się coraz mniejsza ze względu na potężną inflację, po drugie jest to jednak kwota z miejskich podatków. Po prostu od Rosjan, którzy w tej chwili mają poważne problemy i wcale nie musieli wydawać tych pieniędzy w ten sposób. Co więcej, jeśli to będą pieniądze właśnie z podatków, to można założyć, że powstałe w ten sposób restauracje zastępujące McDonald's staną się zakładami miejskimi czy też państwowymi i no to zaczyna już bardzo mocno budzić skojarzenia z powrotem do Związku Radzieckiego, który się niektórym, jak widać, bardzo intensywnie marzył. A jednak, jeśli mówimy o niecałych dwóch milionach klientów dziennie w Rosji McDonalda, no to jednak widzimy, że no, Rosjanie chyba lubili ten styl życia. Nie twierdzimy, McDonald nie jest szczególnie zdrowym sposobem odżywiania się, ale no jednak Rosjanie mieli wybór. Mogli tam chodzić jak widzimy, chcieli tam chodzić, a już nie będą mogli. Kto był w Rosji, ten wie na pewno, że chcieli i że bywali, to jest jasne. Tutaj mamy kilka rzeczywiście też spraw, o których Ty powiedziałeś zupełnie trafnie. Otworzyłem sobie witrynę McDonalda rosyjskiego, McDonald's RU, i patrzę na takie typowe rozwiązanie, które jest znane na całym świecie. Dwajnoj Big Mac, Balshoj Mac Combo, czyli podwójny Big Mac, który jest także brany przez ekonomistów czasami jako pewnego rodzaju miernik waluty albo jej niedoszacowania. Albo jej przeszacowania, czyli tak zwany The Big Mac Index. I jak patrzę sobie teraz na tą sytuację, no to drodzy Państwo, 365 rubli za taki zestaw, już wyjaśniam, co jest w tym zestawie balszoj, czyli to będzie właśnie ten powiększony, o którym Marcin mówił. To będą frytki, to będzie Coca-Cola w tym większym oczywiście rozmiarze. Tak jest, czyli to i jeszcze jakiś sos tutaj dodają w rosyjskim wariancie 365 rubli. Szybko patrzymy do przelicznika takiego Czystego, googlarskiego, wygląda na to, że to kosztuje teraz w Rosji w przeliczeniu na złotówkę niecałe 13 złotych. Ci z Państwa, którzy lubią tą restaurację, bywają i y, po prostu żywią się czasami tam też. To na pewno wiedzą, że to jest kwota w Polsce już dawno temu zapomniana za tego typu atrakcję kulinarną, którą serwuje ta restauracja. Wszystko to jest oczywiście prawda. To jest bardzo ważne, co powiedziałeś odnośnie dostawców do McDonalda. Wygląda na to, że to jest największe uderzenie, bo McDonalda to też powiedzmy jasno postawmy tę sprawę otwarcie nie jest obecny McDonald's we wszystkich krajach świata. To rzeczywiście tak jest. Ale tam, gdzie się pojawia, tam, gdzie rynek jest dla niego otwarty, McDonald's wnosi specyficzną filozofię funkcjonowania, prawda? Pewnego rodzaju kulturę biznesową i model biznesowy. I rzeczywiście wytwarza specyficzne więzi między swoimi dostawcami a, a, a samą sobą, prawda? Tą siecią franczyzową, czy jakkolwiek ona nie jest skonstruowana, ale właśnie to też jest bardzo ciekawe, bo tam się też można uczyć, prawda? Jak budować tego typu biznes. No, myślę, że to nie jest na dzisiaj też jakiegoś rodzaju wydarzenie wielkie, bo skoro to jest, tak, tak wielki sukces, mimo że te produkty, umówmy się, powiedział o tym Dmitri Miedwiediew, w zasadzie każdy na świecie potrafi zrobić bułkę i kotleta, tak? No, tak, można tak powiedzieć, jak powiedział Miedwiediew, no to bardzo proszę. O, bardzo proszę, można zrobić bułkę i kotleta, tylko zróbcie to w takim modelu biznesowym i marketingowym, który będzie robił to, żeby w relatywnie krótkim czasie zająć 7% rosyjskiego rynku tego typu barów szybkiej obsługi. 7% w Rosji to jest bardzo duży pieniądz. Nie da się tego e, tak łatwo zbyć. I McDonald's zatrzymał się. Ja nie wiem z całą pewnością, Marcin, czy oni realnie wyjdą z Rosji. Ja tego dzisiaj chyba nikt nie jest w stanie tego powiedzieć. Oni mówią. Grzecznie teraz, że się zatrzymali, ale eksperci z rynku restauracyjnego, których, których, do których też się przysłuchiwałem wypowiedzi z ubiegłego tygodnia, kiedy te informacje padały, oni mówili, że jeśli już ta wielka sieć mówi, że zatrzymuje pracę, i co prawda chce jeszcze płacić swoim pracownikom, ale to oznacza też mniej więcej, że ci pracownicy zaczynają szukać nowego miejsca zatrudnienia w tym momencie, prawda? To jest moment na transfer. I co jest ciekawostką pewną dla mnie, ja nie wiem, czy to się tak sprawdzi miękko, jak powiedział jeden z restauratorów, który od 30 lat prowadzi różne, różne restauracje i, i nie pamiętam teraz jakie, ale łatwo to pewnie będzie można sprawdzić. Mniejsze o to, ważne jest co powiedział, jeśli chodzi o kontekst pracowników. W Rosji był niedobór, powiedział ostatnio, właśnie takich rąk do pracy w restauracjach na różnych szczeblach i poziomach. A ci z McDonalda są naprawdę dobrze przygotowani, wykwalifikowani i będą mile widziani na rynku. Tylko, że no, zmieni się struktura walutowa i jest zupełnie inaczej, jeśli chodzi o te zarobki. No, zobaczymy. Myślę, że czas pokaże, jak to będzie się dalej toczyło. McDonald's na razie zatrzymał się w Rosji, tak jakby zatrzymała się historia pewnego momentu dziejowego. No, zdecydowanie tak, jak mówisz, jeszcze pytanie jest otwarte, czy ludzie będą chodzić do restauracji, bo to są wszystko naczynia połączone. Jeśli Tutaj na przykład powiedzmy, 160 tysięcy ludzi traci pracę, to ci ludzie nie będą wydawać tych pieniędzy, więc inni ludzie nie będą zarabiać, a no niestety, jadanie w restauracjach jest jedną z tych rzeczy, które jako pierwsze wylatuje z domowego budżetu, kiedy się robi słabo, i tego typu rynki właśnie mogą być mocno zagrożone. Takie rynki, nazwijmy to, rozrywkowe, luksusowe. Na przykład się szacuje, że rynek fitness w Rosji bardzo solidnie się skurczy w najbliższych miesiącach, ale są takie miejsca i takie postawy, które kontrują tę sytuację. I ja tutaj sobie grzebałem w różnych regionalnych wydaniach rosyjskich i znalazłem sobie regionalną. Regionalny portal z Samary, przepraszam, właśnie, nie z Samary, z Penzy. Właśnie miałem już, jestem, myślami, jedno zdanie do przodu, miałem Państwu wytłumaczyć, że Penza to jest takie niewielkie rosyjskie miasto pomiędzy Moskwą i Samarą. Taka jedno z takich typowych miast w głębi Rosji, nie bardzo się wyróżniających spośród całej masy innych, niedużych miast. I tam pojawił się ciekawy artykuł, który został zatytułowany "Mieszkańcy Pęzy zaproponowali zdjąć szyldy po angielsku". Już tutaj zacznę może od takiego komentarza, który był dość ciekawy. Jedna napisała do gubernatora, i artykuł nazywa się Mieszkańcy Pęzy Poprosili. Penza info, jesteście skończonymi, przepraszam, idiotami. Także faktycznie tutaj warto zwrócić uwagę, że tak, cały artykuł opiera się o to, że właśnie do, do jednego z urzędników, do miejscowego gubernatora, na jego stronie w portalu w kontakcie zgłosiła się pani imieniem Jelena, która napisała. Czy nie można zmienić angielskich napisów na szyldach na rosyjski. Idziesz po mieście i myślisz, że jakby mieszkamy w Rosji, a nazwy są angielskie. Raczej w Ameryce nie ma szyldów po rosyjsku. I pani miała zwrócić uwagę, że ta moda zaczęła się w latach 90. i że najwyższy czas ją skończyć. A jeszcze to, to regionalne wydanie cytuję kolejnego Kolejnego czytelnika, kolejnego użytkownika portalu w kontakcie, który miał stwierdzić, że takie rzeczy nie mogą się zdarzać w krajach, które się szanują. Oczywiście ja nie będę tutaj próbował zgadywać, czy tego typu odezwa do gubernatora została napisana w autentycznym poriewie gniewu na zagraniczne firmy i świat zachodni, czy jest to jakiegoś rodzaju urzędowa ustawka? Tak czy inaczej, w jakiś sposób, wydaje mi się, pokazuje to poziom dyskusji, poziom nastrojów do pewnego stopnia w Rosji. Tak jak mówię, ciężko stwierdzić, czy są one oddolne, czy odgórne, ale nawet jeśli te akcje wymyślił jakiś drobny urzędnik z Pęzy, to także jest to element tego społecznego krajobrazu, drobni, um, urzędnicy z małych miast także są częścią społeczeństwa, prawda? I tutaj to, jeszcze tak, pojawił tak. się ciekawe, um, ciekawe nawiązanie w, tym samej, w tej samej notce prasowej do poprzedniej notki prasowej, otóż tam właśnie w tym regionie przeprowadzono ankietę, z której wynikało. Że 25% mieszkańców PENZY jest gotowych w całości zrezygnować z produktów firm, które wycofały się z rosyjskiego rynku z przyczyn politycznych. Ja oczywiście trochę się zaśmiałem pod, pod nosem, kiedy to przeczytałem, bo rozumiemy, że te firmy, które się wycofują z rynku, no to przestają sprzedawać swoje produkty. I z tego wynika, że 75% mieszkańców Pęzy nie jest gotowych w całości zrezygnować z produktów, których nie będą mogli kupić tak czy inaczej. I tu nikt nie pyta tak naprawdę o zdanie. Po prostu te produkty znikną z spółek. Ale no aż tutaj. Tak, jest ten, ten poziom oburzenia lokalnego, 25% ludzi mówi, że nie będzie chciało kupować produktów, których i tak nie będzie kupować mogło. No to, jest to jest pytanie, jest... jak pokazać dane, prawda? Tutaj ciekawe liczby się kłaniają do tego, jak można zmanipulować ankietę, tak żeby wyszło na nocze jednak, prawda? No tak, tak. Rosjanie nie chcą używać pasty Colgate, <głania> No, nie, nie będziemy tu wymienić tych wszystkich, uh -huh. bo też mieszkańcy Penzy, rozumiem, daleko nie wszyscy mogli sobie pozwolić na Audi i loty Airbusami. To raczej chodzi uh -huh. o jakieś tam prostsze produkty w stylu czekolady, milki czy, czy kawy. No, i Marsa, tak. tak. Tak, ale widzimy gdzieś tutaj też jakiś poziom tych nastrojów takich. No, to jest historyczne. Znamy to, że przecież jak była. Na przykład Pierwsza wojna światowa, no to przecież w Wielkiej Brytanii były nastroje antyniemieckie, i tam jakieś szykany wobec niemieckich sklepikarzy i tego typu zachowania są no, dość normalne, prawda? że się nie lubi ludzi, z którymi się toczy wojna. Natomiast no oczywiście to jest mniej zrozumiałe, kiedy sobie przypomnimy, co to za wojna i kto ją rozpoczął i z jakich ale, głupich powodów. No tak, tak, ale jeszcze jedna rzecz, no i z kim jest prowadzona, przecież jednak jednoznacznie trzeba powiedzieć, że w Pędzie nie ma ukraińskich napisów nigdzie na ścianach, na murach, na szyldach, a Amerykanie... Z no. A właśnie, ale tutaj Amerykanie stają się i więc to też otwiera trochę przestrzeń na to, żeby zrozumieć, jak ta emocja społeczna jest nakręcona jak sprężyna przy z propagandę rzeczywiście e, państwa rosyjskiego, tak naprawdę wrogiem są Amerykanie. NATO, my, drodzy Państwo, to bardzo ładnie widać w prasie lokalnej, w tego typu pomysłach absurdalnych. E, Marcinie, mógłbym posłużyć się tutaj cytatem z komentarza, bo mnie bardzo ujął ja się jeden ją... zdro, jak gawelica paruski, tak? czyli taki zdroworozsądkowy, jeden z wpisów tutaj pod tym tekstem, um, że się tak wyrażę, czekaj, bo mi umknął, a to takie było... Um, dosyć, no właśnie, o jest o godzinie 11 to było wczoraj, 13 marca ktoś pisał, a gawno ulic, ubrać niechacicie dla naciała, <noise> <noise> prawda. Myślę, że pozostawię bez przekładu, ponieważ dosyć jednoznacznie mieszkaniec Penz, jak rozumiem, wyraził się na temat tego, jak żyje, prawda, w jakich okolicznościach przyrody przyszło mu zdejmować teraz szyldy w języku angielskim, ale mówiąc zupełnie poważnie, tak, miernikiem emocji rosyjskiego poparcia wobec tego, co się dzieje. Także, jeśli chodzi o kontekst wojny, będą te właśnie takie malutkie, lokalne portaliki, różnego rodzaju informacje, które tam będą wtłaczane tak w rzeczywistości. Chyba trzeba to zrozumieć, bo nie ma co do tego większych wątpliwości, że to nie są zupełnie niezależne media, ale na poziomie lokalnym obnaża się cała istota właściwie tego niezrozumienia w ogóle, w jakim świecie tutaj faktycznie przychodzi. No Nam funkcjonować, więc bardzo się cieszę, że wybrałeś taki y, zawadiacki y, materiał. Spędzę akurat i ja też poświęcę się w przyszłym tygodniu. To jest coś takiego. Na pewno będę tego jakiego, czegoś szukał. Mm, przyznam się Państwu szczerze, że znalazłem ten materiał szukając informacji o. No lokalnych pogrzebach, których faktycznie jest cała masa w tej chwili tak jest. w takich lokalnych wiadomościach, ale, ale to jest też ciekawe zajrzeć na tego typu tego typu lokalne wydania, żeby popatrzeć na te lokalne problemy. Te lokalne problemy są czasem przerażające. Tutaj akurat jest informacja z dzisiaj, sprzed godziny o potrąceniu dziecka przez samochód. No, ale faktycznie te rosyjskie miasta gdzieś dalej żyją tym normalnym życiem jeszcze. Mhm. Myślę, że to wszystko się bardzo w następnych miesiącach, a może już tygodniach będzie zmieniało. I to stanie się też jakąś kroniką tej jeszcze normalności. Niektórzy ekonomiści mówią, że ta stagnacja ostatnich lat niedługo będzie się wydawała hmm, czymś... Miłym, do czego co warto było wspominać, bo będzie tylko trudniej. Trochę to chyba może przypominać sytuację, kiedy w latach 90. Rosjanie zatęsknili za stabilizacją czasów Breżniewa, które przecież też były bardzo trudne, tak bytowo, ale po prostu w porównaniu do niespokojnych, dynamicznie zmieniających się sytuacji lat 90., wydawały się po prostu bezpieczne. Nadchodzą dla Rosji ciężkie czasy, ale to będziemy relacjonowali na bieżąco. Tak jest. Nie mogę sobie odmówić, jest jeszcze jeden komentarz pod tym artykułem. On dotyczy już bezpośrednio także nas, czyli Polski, co może dziwić nawet, ale jednak nie. Polsza jary wrak Rosji, a w pędzję magazyn Polskaj Młody pocimuje, jego nie zakryli. To już przetłumaczę Państwu. Godzina 11.18 gość anonimowy wczoraj wpisał Polska. Bezwzględny, taki wyrazisty wróg Rosji, a w pędzie jest sklep z polską odzieżą. Dlaczego jeszcze nie został zamknięty? pyta komentator. No, polecam rzeczywiście zamknąć jak najprędzej, czym, czym prędzej zlikwidować ten sklep, jeśli należy. No, tak bym położył parę orzeszków na to, że prowadzi ten sklep z polską odzieżą Ormianin albo ktoś, kto ma taką żyłkę do interesów. Oczywiście to stereotypy, drodzy Państwo, proszę to brać oczywiście tak w takich umownych warunkach, trochę. Próbujemy sobie w wojennym, trudnym czasie tutaj żartować, a nie masz czego żartować, bo Ukraina walczy, Ukraina umiera za nas, właśnie także, co widać bardzo wyraźnie w tej, nawet niżej gdzieś tam szczeblami położonej prasie regionalnej. Drodzy Państwo, dziękujemy za uwagę. W dzisiejszym naszym spotkaniu, w naszym wydaniu, finał będzie piosenką, zwieńczony to jest piosenka, która zyskuje bardzo dużą popularność, to jest piosenka wojny właściwie tej, która teraz tam się toczy na wschodzie piosenka Tarasa Borowka, ale w wykonaniu młodej artystki Liny Kocuch link do jej YouTube'a mają Państwo w opisie do naszego odcinka, róbcie tej młodej dziewczynie zasięgi, a oczywiście już dzisiaj wymieniałem nawet tą nazwę piosenka nosi tytuł Bajraktar te bajraktary robią rzeczywiście, jak się okazuje, dużo zamieszania w, w rosyjskich głowach i w rosyjskim sprzęcie zniszczeń. No i niech pracują na rzecz wolności i zwycięstwa Ukrainy w tej wojnie, o ile jest to możliwe. Wierzymy, że tak. Dzięki, Marcinie, za spotkanie. Dziękuję pięknie. Przyszli okupanty do nas w Ukrainy. Forma Ка новенькі машини, та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар Байрактар Російські танкісти сховались в кущі, щоб лаптям до довбаніші, та трохи ущах перегрівся навар Байрактар великой страны, ныкращти поступ баранячий подар. Байр байрактар, байрактар. И уботовы всякие, озброены разные ракеты, воздушные машины, зализни у нас на все твои комментар. Насразу, а ми зачаїли на орків образу з бандитів російських побитих примат. Російська поліція справи заводить, напивцю рашистів, ях не знаходить, то ж винес нашому полівуга. Слова пропаганди ковтає народ тепер нове слово знає їх цар. Вайрактар. 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 Слава Україні.